miałeś inspirację do dzisiejszego pokazu? No tym razem Zimna Rewolucja, tak jak tytuł kolekcji, Cold Revolution. Inspiracja takim szeroko rozumianym zjawiskiem społecznym, jakim jest bunt po prostu. I ten mój bunt tak w różny sposób chciałem opowiedzieć, jak to dzisiaj widzieliście. Czyli i w taki, nazwijmy to, bardziej dosłowny, bardziej taki rzeczywiście zbuntowany, ale i przez elegancję, która również może być wyrazem buntu w jakiś tam sposób, co mam nadzieję, że było dzisiaj widać. Dużo czerni, tak naprawdę czerń przeważała, trochę centek, to bardzo ciekawy akcent. No ja kocham czerń, to mój, niektórzy twierdzą, że to nie kolor, ja uważam, że kolor. Mój ukochany kolor, który zawsze wykorzystuję, który jest takim moim chyba znakiem rozpoznawczym. Zawsze tą czerń ożywiam czymś, w tym przypadku były to centki, chabry, printy, takie kryształy. Bo ta czerń jest mi najbliższa, bo ją najbardziej czuję, rozumiem. I jakoś najłatwiej i najfajniej mi się przez nią wypowiedzieć. Dwa projekty zwróciły uwagę chyba wszystkich. Inspiracja McQueenem? Aha, tak, no mam nadzieję, że tak jak i wy, i większość publiczności odebrała to oczko, które do was puszczam i zrozumieliście ten żart. No właśnie, bo to chyba żart, prawda? A nie taka dosłowna inspiracja i czerpanie z tego wzorca. Nie, absolutnie. No to właśnie takie oko do publiczności i taka nutka dystansu do w ogóle całego środowiska i tego modowego towarzystwa. Coraz więcej uwagi przykładasz do projektów dla kobiet. Jak zamierzasz to rozwijać i czy już moda męska nie wystarcza? To nie tak. Ja czuję się męskim projektantem i zawsze mam nadzieję, nim będę, bo ta moda męska jest mi o wiele bliższa. Ja ją naprawdę kocham i rozumiem i czuję. Te kobiety w moich pokazach to zawsze taki akcencik, taki pieprzyk, taki smaczek, który gdzieś tam sobie występuje, ale to nie jest mój główny nurt i nigdy nie będzie. Taka mała atrakcja. Z zagranicznych projektantów, którzy do ciebie przemawiają najbardziej? Nie chodzi mi tu o inspirację, ale o ten geniusz, który doceniasz. Dokładnie. Bardzo cenię Yves Saint Laurent i Pilatiego, który projektuje dla Yves Saint Laurent. Bardzo cenię nowego, powstały dom mody i projektanta Damira Dome, Ricka Owensa. No mógłbym wymieniać tutaj naprawdę bardzo, bardzo długo, ale nazwijmy, że tych trzech to tacy z moich guru. Czy te skóry w twoich projektach to gdzieś tam pochodna tego, co Rick Owens projektuje? Jeszcze raz. Te skóry takie często u Ricka Owensa, czy to też gdzieś u ciebie jest taka wspólna pasja? Czy wiesz, to wydaje mi się, że to jest taki światowy trend, który troszeczkę idzie w taką stronę, nazwijmy to grunge'u, chcąc być, że tak powiem, na czasie i podążając tym, co się dzieje na świecie, no idę jakby w tym nurcie, także nie inspiruję się innymi projektantami, ale no chcę być jak gdyby na równych prawach i w równy sposób postrzegany. Jakie plany na przyszłość? No kolejne pokazy, dużo pracy z klientami, oby tak dalej.